Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dziale i tym razem będziemy zajmowali się funkcjami. Pewnie zauważyliście, że w życiu codziennym, nie tylko w matematyce, bardzo często spotykamy się z różnego typu przyporządkowaniami. Na przykład każda osoba mieszkająca w Polsce ma przyporządkowany numer PESEL, każda osoba ma przyporządkowane imię, dzień urodzenia. I właśnie część z takich przyporządkowań możemy nazwać funkcjami. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Trzy dziewczynki, Asia, Ola oraz Lena, poszły na zakupy i Asia kupiła sobie sukienkę, Ola piłkę, a Lena czapkę. Czyli opisaną sytuację można przedstawić przy pomocy grafu, co jest pokazane tutaj na rysunku. Zobaczcie. Asi przyporządkowałam sukienkę, Oli przyporządkowałam piłkę, a Leni przyporządkowałam czapkę. I to, co zaprezentowałam tutaj na grafie, możemy także zapisać w troszkę inny sposób. Czyli możemy napisać, że Asi przyporządkowano sukienkę. Czyli taki zapis oznacza, że Asia kupiła właśnie sukienkę. Następną dziewczynką będzie Ola, która kupiła sobie piłkę, czyli to można zapisać w sposób następujący. No i jeszcze mamy Lenę i wiemy, że Lena zakupiła czapkę, tak? Czyli to zapiszemy w sposób następujący. Natomiast jeżeli spojrzycie tutaj wyżej, to możemy to także zapisać w ten sposób, czyli ten graf oznacza, że liczbie 1 przyporządkowujemy czwórkę, liczbie 2 5, a liczbie 3 6. Co możemy zapisać następująco? Czyli tak, jedynce jest przyporządkowana czwórka i taki zapis przeczytamy. F od 1 równa się 4. Następny przykład, czyli tutaj dwójce jest przyporządkowana piątka. Co możemy zapisać jako F od 2? Równa się 5. Natomiast f od 3, ile będzie równe? Będzie równe 6, ponieważ trójce właśnie szóstka jest tutaj przyporządkowana. I te dwa grafy, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie będą ilustrowały funkcję. Spójrzmy teraz może na definicję funkcji, żeby dla Was było to troszkę może jaśniejsze. Otóż funkcja jest to przyporządkowanie, w którym każdemu, to jest bardzo ważne, elementowi ze zbioru x odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y. Czyli spójrzmy teraz może na ten graf z dziewczynkami. Mamy tak, to jest nasz zbiór x, to będzie zbiór y. I teraz jest to przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru x-ów, czyli każdej dziewczynce, to nam się zgadza, przyporządkowany będzie dokładnie jeden element ze zbioru y-ków. No to teraz spójrzmy. No Asi jest przyporządkowana tylko sukienka, Oli tylko piłka i Lenie tylko czapka. Czyli to oznacza, że to przyporządkowanie faktycznie będzie funkcją. Podobnie, jeżeli spojrzycie tutaj. W zbiorze x mamy trzy elementy. Mamy 1, 2 oraz 3. I każdemu z tych elementów jest przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y. Jedynce tylko czwórka, dwójce tylko piątka, a trójce tylko szóstka. No i spójrzmy dalej. Co jeszcze tutaj możemy w tym wstępie powiedzieć? Otóż, jeżeli spojrzymy na kolejny graf, to on także nam prezentuje funkcję, ponieważ każdemu elementowi ze zbioru x-ów jest przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y-ków. Natomiast te nasze zbiory mają swoje nazwy. Zbiór x jest nazywany dziedziną funkcji, natomiast elementy, które należą do tego zbioru, to są tak zwane argumenty funkcji. Czyli x1, x2, x3 to są argumenty. Dziedzinę funkcji oznaczamy najczęściej wielką literą D, ewentualnie D, duża literka D i mała F jako dziedzina funkcji, albo dużą literą X. Ja najczęściej trzymam się takiego zapisu. Czyli zobaczcie, możemy tutaj podać,
że dziedzina funkcji będzie zbiorem trzyelementowym. x1, x2 oraz x3 należą do tej dziedziny, co zapiszemy sobie w ten sposób, tak? Wymieniłam poszczególne elementy zbioru x, dlatego napisałam to sobie w nawiasie klamrowym. Jeżeli chodzi o zbiór y, to jest to tak zwany zbiór wartości funkcji, natomiast elementy należące do tego zbioru to są tak zwane wartości funkcji. No jeżeli chcemy oznaczyć sobie ten zbiór, to najczęściej robi to się w ten sposób, jako zbiór wartości funkcji, ewentualnie dużą literą y. Czyli my w tym przypadku możemy powiedzieć, że zbiór wartości jest zbiorem trzyelementowym, czyli do zbioru wartości należy y1, y2 oraz y3. No i ponieważ wymieniałam poszczególne elementy, to także zapisałam to sobie w nawiasie klamrowym. No i zobaczcie tutaj wyżej. Tutaj także mamy oczywiście dziedzinę oraz zbiór wartości, czyli możemy zapisać, że do dziedziny tej funkcji należą trzy liczby: 1, 2 oraz 3. Natomiast zbiór wartości tej funkcji to będzie 4, 5 oraz 6. No i to zapiszemy w sposób 4, 5 oraz 6. Tak, tutaj tej liczby nie ma. Czyli możemy powiedzieć, że argumentami tej funkcji będzie 1, 2 oraz 3. Natomiast gdyby Was ktoś poprosił o wymienienie wartości tej funkcji, no to mamy 4, 5 oraz 6. No i zróbmy może jeszcze to w przypadku tego drugiego grafu. Dziedzina będzie znajdowała się tutaj, czyli to będzie Asia, Ola, no i jeszcze Lena. Natomiast jeżeli chodzi o zbiór wartości, no to do tego zbioru należą sukienka, piłka oraz czapka. Funkcję możemy przedstawić na wiele różnych sposobów. Możemy na przykład podać przepis słowny, no i spójrzcie, funkcja f przyporządkowuje każdemu argumentowi x liczbę o 5 mniejszą. Inny sposób, no to możemy funkcję przedstawić wykorzystując graf. Z tym już się przed chwilą spotkaliście, więc tutaj zobaczcie, każdemu elementowi ze zbioru x jest przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y, czyli to będzie funkcja. Możemy także funkcję przedstawić przy pomocy tabelki, a także przy pomocy wykresu. No i z wykresem, z tabelką spotkacie się wiele razy na kolejnych lekcjach, bo bardzo często, aby narysować wykres funkcji, najpierw sporządzamy sobie tabelkę. No ale o tym powiemy troszkę więcej później. No i jeszcze ostatni sposób, czyli można określić funkcję przy pomocy wzoru. No i teraz najczęściej zapisuje się wzór funkcji w ten sposób, że mamy f od x równa się i podajemy wzór funkcji, ewentualnie y równa się i tu także podajemy wzór funkcji. Czy w ten sposób to zapiszemy, to są jak gdyby takie zapisy równoważne, tak? Czyli zobaczcie, można podać wzór funkcji w ten sposób, że y równa się x plus 1 albo f od x równa się x dodać 1. To jest dokładnie ta sama funkcja. Ewentualnie, zobaczcie, mamy tutaj f od x równa się x kwadrat, gdzie i to, co mamy podane, to jest dziedzina naszej funkcji. Y równa się x kwadrat to będzie dokładnie ta sama funkcja, którą mamy podaną tutaj, czyli można powiedzieć, że f od x to jest po prostu inny zapis y-ka. I to jest ważne, bo to się często będzie później przydawało w zadaniach, gdy będziemy rysowali na przykład wykresy funkcji. No ale o tym powiemy sobie za kilka lekcji.